Popatrzmy, jak wolny czas spędzają strażacy z Wolsztyna i okolic. 20 marca bieżącego roku Zarząd Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wolsztynie zorganizował rajd strażacki Wiosna 93 o Puchar Prezesa Zarządu. Udział wzięły drużyny z OSP terenu miasta i gminy. Drużyny miały do swojej dyspozycji samochody prywatne. Odbywa się właśnie slalom pomiędzy słupkami. Mierzono oczywiście na czas. Kolejną konkurencją było użycie pompy i podanie dwóch prądów wody. Kolejna konkurencja mierzona na czas. Na czas strażacy także zmieniali ogumienie w samochodzie, a w trakcie, gdy dwóch członków z drużyny zmieniało koła, jeden z nich szedł odpowiedzieć na pytania. Pytań było trzy i nie sprawiały chyba one zbyt dużo kłopotu strażakom. Kolejną konkurencją było rzucanie granatem do celu. Teraz odbywa się konkurencja strzelania z wiatrówki i KBKS. Na zakończenie rajdu odbyło się strzelanie do sylwetki biegnącego dzika. Najlepszym okazał się skorupiński Wojciech, drugie miejsce zdobył duszyński Krzysztof, a trzecie Przątka Ryszard. Nagrody strażakom wręczał komendant Straży Pożarnej Jan Koziołek. Pierwsze miejsce zdobyła OSP Obra, drugie OSP Tłoki, trzecie OSP Świętno. Cała impreza zakończona została grochówką przy ognisku.